Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Moje Top 3 i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić taką czołową trójeczkę, jeżeli chodzi o Interior Quick Detailery, czyli produkty do szybkich akcji we wnętrzu Waszego auta, do tak zwanego Quick Detailingu wnętrza, czyli nie są to produkty stricte do samego czyszczenia, ale w dużej mierze do czyszczenia, do delikatnego zabezpieczenia, do takich, tak jak wspomniałem, szybkich akcji. Także tak jak było w pierwszym takim odcinku, będziecie mieli tutaj w narożniku podany link do odcinka, ale o tym też wspomnę troszeczkę później. A teraz chciałbym zabrać się za produkt, który zamyka moje top 3, czyli trzecie miejsce, i będzie to bardzo dobrze Wam znany Wash Mist. Produkt o delikatnie cytrynowym zapachu, jest to produkt delikatnie alkoholowy, który nie zostawia po sobie żadnego zabezpieczenia, jest bardzo pomocny, kiedy macie małe dzieci, kiedy jedziecie gdzieś w trasę, wrzucić sobie go do cupholdera, zabrać sobie fibrę, po to, żeby w razie jakiejś małej awarii po prostu profilaktycznie móc przetrzeć swoje elementy w aucie. Oczywiście te, które wymagają takiego zabiegu lub te, które po prostu gdzieś tam się zakurzyły. Więc jest to produkt w miarę delikatny, tak jak wspomniałem, czysty. Ale dlaczego ma on trzecie miejsce? Ponieważ nie jest to produkt, który jest bardzo mocny. I tutaj też ten alkoholowy, delikatny taki zapach gdzieś tam mnie po prostu odpycha, ale to, co ja lubię, czyli zostawienie takiej jałowej, czystej powierzchni bez żadnych tam zabezpieczeń, to jest akurat tutaj argument, który wpływa na plus i dlatego ten produkt też jest bardzo często przeze mnie używany. Jeżeli chodzi o numer dwa będzie to produkt, może nie wszyscy go znają, nie jest aż tak bardzo popularny, ale na pewno nie można mu tutaj odebrać tych wszystkich walorów, które posiada i tego, że jest po prostu bardzo dobrym produktem, a będzie to, szanowni Państwo, Hyper Kudein. Ja zawsze mam tutaj problem z wymówieniem tej nazwy, tak żeby było to dobrze, żeby każdy był zadowolony. Ja mówię Kudein Interior Detailer i powiem Wam tak, produkt, który jest i do tańca, i do różańca, ma bardzo przyjemny zapach, zostawia minimalnie delikatne przyciemnienie. To jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna różnica. Ja też tutaj w recenzji, którą dla Was nagrywałem, pokazałem Wam, że jest tam bardzo delikatna kreseczka, ale produkt użyjecie na skórach, użyjecie go na ekranach LCD, użyjecie go tak naprawdę w całym wnętrzu Waszego samochodu, przy czym ma też bardzo dobry zapach. No i co istotne, zostawia tą powierzchnię delikatnie hydrofobową, co w efekcie przenosi się na przykład na to, że w trakcie deszczu Wasze drzwi nie będą miały zacieków, jeżeli spadnie na nie choćby kropla. Także to jest tutaj na pewno argument, który wpływa na to, że ten produkt jest na pozycji drugiej. Ja go też dosyć często używam. Jak widzicie, dużo mi go nie zeszło, a to tylko dlatego, że ten atomizer pozwala sobie drobno rozpylać ten produkt, co nam się przekłada na wydajność. Ja akurat tutaj mówię, sporo takich interior detailerów używam, ponieważ nie za każdym razem mam potrzebę robienia pełnego detailingu, używania interior cleanerów, czy też jakiegoś rozcieńczonego APC we wnętrzu. I tutaj te produkty do takiej bieżącej pielęgnacji bardzo dobrze sobie radzą. I teraz, żeby też nie przedłużać tego odcinka, a żeby pokazać Wam w miarę szybko tą moją całą ekipę top 3, chciałbym przejść do produktu, który jest moim numerem 1. Ale jest to produkt, którego jeszcze dla Was nie recenzowałem. Troszkę Wam o nim opowiem, ale na recenzję będziecie musieli jeszcze poczekać. Ta recenzja na pewno się ukaże, a wtedy jak się ukaże, będziecie mogli sobie też sami ocenić już chociażby po tym materiale, jak produkt radzi sobie w boju, a będzie to tym razem Gion Interior Detailer. I powiem Wam tak, nie jest też produktem bez wad, ponieważ ma bardzo mocny alkoholowy zapach. Jest to zapach, no tak trochę jak IPA. No taka IPA pomieszana z cytryną. Jest to zapach bardzo zbliżony do Wash Mista, ale jest on bardziej wyczuwalny, jeżeli chodzi o alkohol. I jest to produkt, który nie pozostawia po sobie kompletnie żadnego zabezpieczenia. I tutaj największym jego atutem jest pozostawienie matowej, jałowej powierzchni po wyczyszczeniu. Nawet tutaj w przypadku Lexusa te boczki, które są w takim delikatnym połysku po przetarciu, widzimy, że one są takie ciut matowe i naprawdę wypada to bardzo dobrze. Do tego fibra z krótkim splotem, szybkie akcje. Też, co warto podkreślić, taką cechą, która łączy te trzy produkty, jest to, że są to produkty bezsmugowe.
przecieracie prawo, lewo i zapominacie, nie macie smug, możecie ich użyć też do mycia szyb. A co ważne, w przypadku interior detailera od firmy Gion, to też działa on antybakteryjnie i tutaj ma gdzieś jakieś oczywiście certyfikaty tych wszystkich stowarzyszeń lekarskich i tak dalej, o których ja nie mam zielonego pojęcia i nawet nie zamierzam mieć. Także tutaj produkt naprawdę bardzo dobry i powiem Wam szczerze, że nawet wytarcie kierownicy skórzanej, tutaj nie jest to jakby może też wskazane z racji ilości alkoholu, ale przetarcie kierownicy skórzanej, która jest mocno natłuszczona, powoduje to, że ten tłuszcz po prostu my wymywamy. Wymywamy tym alkoholem i to jest ciekawe, ponieważ ta kierownica zaczyna nam się robić taka fajna, matowa, czysta i tutaj to też gdzieś mnie tam kupiło, ale nie jest produktem, którego powinniśmy używać w połączeniu z pędzelkiem. Nie powinno się akurat tutaj pędzelkować, ponieważ jest to produkt w miarę agresywny i trzeba uważać na bardzo, bardzo delikatnych plastikach, ponieważ przy mocnej pracy mechanicznej może gdzieś tam coś się wydarzyć. Ale mówię, jest skuteczny, jest szybki. Jeżeli kogoś nie odstrasza taki alkoholowy zapach, to tutaj powinien być bardzo dobrą propozycją. A dla mnie jest to propozycja, której ja bardzo często używam z racji tego, że jest dużo szybszy od tych dwóch pozostałych produktów, ponieważ czas jego odparowywania jest bardzo, bardzo szybki. Przecieramy i po temacie. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o zestawienie interior detailerów, to tutaj jest moje top 3. I tak jak wspominałem, tych dwóch recenzje są już na kanale, gdzie te linki były pokazywane tam w narożniku. No niestety tego Giona jeszcze nie ma, ale będzie w przyszłości, ponieważ jest to jakaś tam moja zaległość. Nie jest to produkt stary, jeżeli chodzi o Giona. Ukazał się on chyba rok do tyłu, jak dobrze pamiętam, ale mogło być to dwa. Jest to taka w miarę nowość. No i oczywiście też na potrzeby rynku, bo jak dobrze wiecie, tutaj rynek, jeżeli chodzi o interior detailery, się troszeczkę zapełnia, bo nie zawsze jest potrzeba używania interior cleanerów czy też APC, a nie są to produkty, jakich byście oczekiwali, czyli produkt, który ma delikatnie przetrzeć, usunąć kurz, jak również czasami delikatnie zabezpieczyć. Więc tutaj taka oto propozycja. Ja z Wami się żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Dzięki i do zobaczenia.